Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak łatwo można dorobić wtyczkę do większości rodzajów gniazd. Dzisiaj akurat wybrałem takie proste złącze, takie gniazdo i do niego dorobimy wtyk, który tutaj wchodzi. Więc zapraszam do oglądnięcia filmu. Mamy takie złącze i tutaj potrzebujemy dorobić do niego wtyczkę. Nie mamy. Więc tak, pierwsze co musimy zrobić, to dobrać odpowiedni pin. Ja tutaj mam taki pin i on tutaj ładnie wchodzi, tak? Jak widać, on trzeba było go lekko rozszerzyć, ale on tutaj ładnie pasuje. Tutaj jest takie, widać, że jest lekko rozszerzone. No i wchodzi na to złącze, pasuje. I teraz tak. Ja tutaj już przygotowałem nasz przewodzik, założyłem na końcu dwie takie końcówki pasujące tutaj do tego naszego złącza. O, tak jak widzicie, tak to wchodzi i pasuje. Następnie musimy, ja tutaj mam taki środek, to jest taki biały smar akurat, używamy jakiegokolwiek smaru, żeby nasze złącze, o, trochę za dużo, żeby je tam ładnie w środku nasmarować. Najlepiej pędzelkiem to wszystko po ściankach. Tak jak widzicie, możemy też z wierzchu, no żeby nasze, bo za chwilę będziemy wypełniać środek oczywiście tutaj klejem na gorąco i żeby on nam nie przywarł tutaj do ścianek, musimy to wziąć i wysmarować. Jak tak, już jak mamy rozgrzany już nasz klej na gorąco, oczywiście wkładamy nasze złącza. Złącze jest, znaczy nasze kable zakończone, już wkładamy do środka, oczywiście wszystko jest posmarowane smarem. Klejarka jest rozgrzana. No i co? No tak, żeście się spodziewali, zaczynamy zalewać. Niestety mój klej troszeczkę się blokuje, jest trochę leciwy i ważne, żeby to oczywiście dobrze sobie zalać, no bo wyjdą jakieś tam niewypełnienia, to nie będzie to fajnie wyglądało, no ale zobaczymy. Tak jak widzicie, mniej więcej to zalałem. No i teraz musimy czekać, aż nasz klej wyschnie. No i teraz już tak wystygł nasz klej na gorąco i teraz chwila prawdy, czy się uda wyciągnąć. Nie mówiłem, że będzie łatwo. Ale za pierwszym razem zawsze jest ciężko. Ojku, nie chcę wyjść. Kwestia, czy wystarczającą ilość smaru dałem. O, jest. A tu widzę, że się przykleiło chyba. Jest. Nasza wtyczka wyszła. Nie było łatwo, ale niestety jest mały problem. Już widzicie, nie dolało mi się tutaj tak jak powinno się dolać. Tutaj mi chwyciło, więc to nie chciało wejść. No ale wtyczka
Wygląda dosyć fajnie. No i teraz już będzie wchodziła normalnie. Nie będzie żadnych problemów z nią. Widzicie? Jak mówiłem, no ważne jest tutaj dolewanie tego do końca. No bo czasami ten klej się zatrzyma i na przykład tutaj już ładnie wyszło. Możliwe, że troszeczkę słabo to było rozgrzane jeszcze na początku. Ciężko powiedzieć, no ale mniej więcej zarys sytuacji macie. Zawsze teraz można tak naprawdę troszeczkę dolać tego kleju. To może ja spróbuję jeszcze poprawić tą wtyczkę w takim razie. Ok, zaraz wracam. W porządku, no ja już tutaj poprawiłem naszą wtyczuszkę. Tak jak widzicie, dolałem tutaj naszym klejem taki fragmencik. No, żeby to ładnie już wyglądało. Tak naprawdę nie musiałem tego robić, no bo wtyczka bez tego pasowała. No ale lubię, jak to tak wygląda bardziej jak fabryczna wtyczuszka. No i mamy zrobiony praktycznie kabel fabryczny, można powiedzieć. Może nie wygląda jak fabryczny, ale działa dokładnie tak samo. Tak jak widzicie, wchodzi to łatwo, wychodzi, nie ma problemów z wyciąganiem. No i tak, wtyczki możecie dorabiać różne. Tutaj na przykład jest drugi mój pomysł. No jakbyśmy na przykład nie mieli do takiego złącza wtyczki, to możemy też dorobić. Tak jak widzicie, prosta sprawa. Akurat tutaj użyłem tych czarnych pinów, razem je spiąłem. Tak samo posmarowałem później wszystko naszym smarem. No i wtyczka tutaj ładnie pasuje. Nie da się odwrócić biegunów, jest wszystko w porządku. Więc w taki oto sposób możecie łatwo sobie zrobić wtyczkę praktycznie do większości złączy. Ok, dziękuję za oglądanie. Zostawcie mi tą łapkę w górę. Jeśli nie ma subskrypcji, to zostawcie subskrypcję. Oczywiście to bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. No i do zobaczenia, do kolejnego filmu. Trzymajcie się, cześć!